Witam w 590 części audycji Voice of Freedom na antenie Radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Jakuba Juszczaka pod tytułem Czy zarażenie kogoś jest agresją? Libertariańska analiza zakażeń w pandemii. Wiemy, że agresja oznacza konflikt o dobro rzadkie. Oczywiście dobrem rzadkim jest nasze zdrowie, ale czy każdy uszczerbek na tym zdrowiu jest od razu agresją? Agresja jest jego naruszeniem świadomym i faktycznym, z premedytacją, gdzie zachodzi jakaś szkoda, która jest mierzalna. Czy zarażanie, które nie zawsze jest świadome, nie zawsze jest przemyślane, nie zawsze jest z premedytacją, może nią być? Wstęp. Pandemia koronawirusa podniosła wśród teoretyków libertarianizmu temat dotychczas nieporuszany, jakim są kwestie zapobiegania chorobom zakaźnym oraz prawomocność ograniczeń wprowadzanych przez państwo. Szczególnym tematem przejawiających się w tych dyskusjach, niestety w mojej opinii przysłoniętym, choć w sposób uzasadniony przez rozważania na temat prawomocności ograniczeń państwowych podjętych w walce z pandemią, jest kwestia odpowiedzialności za zarażenie patogenem i poniesione przez to szkody włącznie ze śmiercią. Temat ten stanowi pole dyskusji, jednocześnie odpowiedź na to pytanie nie została ostatecznie postawiona. Uczestnicy dyskusji dochodzą do odrębnych wniosków, powołując się na ten sam autorytet Maria Rothbarda. Jednakże libertarianie jako indywidualiści i stosujący metodologię indywidualistyczną nie mogą uznawać odpowiedzialności zbiorowej, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To byłby absurd, który sprawia, że tak naprawdę w społeczeństwie niczego nie można by było zrobić bez zapytania innych o zgodę. Nie można by było nosić jakichś ubrań bez obrazy czyjegoś gustu estetycznego, czyichś względów wrażliwości, nie można by było słuchać jakiejś muzyki i tak dalej, i tak dalej. Przykładem takiego rozumowania jest rozumowanie przedstawione przez Lou Rockwella. Argumentuje on w kontekście przymusowej kwarantanny stosowanej przez państwo wobec osób podejrzanych o roznoszenie patogenu, albo wręcz co do których panuje pewność, że ryzyko, jakie wiąże się z podejrzeniem roznoszenia patogenu przez te osoby, nie ma charakteru bezpośredniego, rzeczywistego i realnego zagrożenia. Samo podejrzenie więc nie może stanowić podstawy do przymusowego zamknięcia takiej osoby. To o wiele za mało. Przypuszczenie czy domniemanie nie jest pewnością. Jeżeli mamy pewność, to owszem, zagrożenie jest realne i faktyczne. Zwłaszcza jeżeli prawdopodobieństwo nie jest całkowite i następuje przesunięcie czasowe między momentem zakażenia a wystąpienia pierwszych objawów. Na artykuł ten odpowiada Walter Block, który nie odrzucając takowego rozumowania i co do zasady je popierając, zauważa, że analiza takich przypadków musi uwzględniać m.in. osoby szczególnie zagrożone chorobą, np. osoby starsze i schorowane. Sam fakt odsunięcia objawów od zarażenia w czasie nie może zaś stanowić wedle Blocka o kwestionowaniu rzeczywistości zagrożenia. Choć faktycznie różne osoby w różnych przedziałach wiekowych o różnym stanie zdrowia są w różnym stopniu narażone. O wiele bardziej o swoje życie martwi się starsza osoba, przewlekle chora, niż młoda w kwiecie wieku, pełna wigoru, siły i zdrowia. Podaję tutaj przykład tyfusowej Mary, bezobjawowej roznosicielki tyfusu, odpowiedzialnej za śmierć szeregu osób, u których pracowała w charakterze służby domowej. Jednak jeżeli ktoś nie przejawia objawów, to skąd mamy mieć pewność, że zaraża? Musimy mieć potwierdzenie w empirii, w faktycznych przypadkach, żeby dopiero wysnuć takie wnioski. Jednocześnie Block nie daje jednoznacznej odpowiedzi co do tego, kiedy mamy do czynienia jednoznacznie z agresją w przypadku zakażenia i pozostawia to pytanie otwarte, skłaniając się do uznania tego problemu jako problem kontinuum, związanego raczej z natężeniem czynnika chorobotwórczego. Warto też zauważyć wyrażone zdanie Hansa Hermana Hoppego w wywiadzie dla Mises.org, w którym wskazuje, że w ramach społeczeństwa prywatnego, postulowanego przez libertarianizm, wszystkie spotkania mają charakter swobodny i wynikają z dobrowolnej decyzji stron. Wiąże się z tym też przyjęcie ryzyka zakażenia, które nie może zostać przeniesione wprost na stronę zakażoną.
W każdym momencie, w każdej chwili, wychodząc nawet na prosty spacer po podwórku, przed blok, po osiedlu, po mieście, możemy trafić na osoby zakażone. Możemy je spotkać w sklepie spożywczym, możemy je spotkać nad rzeką, możemy je spotkać w parku, w kościele. I tak naprawdę, gdybyśmy mieli się cały czas bać, cały czas ukrywać, cały czas obawiać, skończylibyśmy jako psychicznie chorzy paranoicy, którzy boją się wyściubić nosa z domu i chowają się pod łóżkiem w strachu przed chorobą. Wszechogarniającą, czyhającą tuż za rogiem. Jak odpowiada Hoppe, wszystkie spotkania czy odwiedziny odbywają się w sposób swobodny i zamierzony. Dzieje się tak dlatego, że zarówno gość, jak i gospodarz uznają korzyści z tym związane za wyższe od ryzyka zakażenia. Z tego tytułu ani gospodarz, ani gość nie mają prawa do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w przypadku zajścia zakażenia w czasie ich spotkania. Ryzyko to musi być poniesione przez odpowiednie strony. Dość zauważyć, że wychodząc z tych samych podstaw teoretycznych, żadna ze stron nie przedstawia całkowitego modelu uznawania ewentualnej odpowiedzialności za zakażenie. Proponowane są zaś pojedyncze argumenty. Odpowiedzi zaś różnią się w sposób diametralny. Jednocześnie każda ze stron, odnosząc się do doktryny Rothbarda, stosuje na poparcie swoich tez konkretne aspekty jego teorii, pomijając całościową analizę i odniesienie się do całości czynników wpływających na odpowiedzialność za agresję w libertarianizmie. Analizy te pozostawiają więc wiele do życzenia. Celem więc niniejszego artykułu jest przedstawienie, jakie czynniki musi wziąć pod uwagę libertariański hipotetyczny sędzia rozstrzygający o odpowiedzialności konkretnych osób, tworząc tym samym ogólny standard rozpatrywania takich spraw z libertariańskiego punktu widzenia. Czy zarażenie patogenem stanowi agresję w rozumieniu libertarianizmu? Co wyłącza tą odpowiedzialność? Artykuł ten stanowi też zajęcie głosu w dyskusji nad bardzo istotnym zagadnieniem, na która to zadowalająca odpowiedź pozwolić może na udowodnienie wszechstronności aplikacji doktryny Rothbarda, która potrafi rozwiązać albo chociaż wskazać ogólne zasady rozwiązywania problemów spornych, związanych nie tylko tak oczywistych jak kradzież czy zabójstwo, ale też problemu chorób zakaźnych. W zależności od odpowiedzi na tego typu pytania zależy w bardzo istotnym stopniu popularność myśli libertariańskiej, czy w aspekcie naukowym zastosowanie jej jako odrębnego paradygmatu w myśleniu o państwie i prawie. Pośrednio zaś odpowiedź na to pytanie pozwoli na określenie zakresu, jakie działania państwa, jeżeli takowe istnieją w zakresie pandemii, są uzasadnione. Zdecydowanie nie są to obowiązkowe lockdowny, kwarantanny i zamykanie ludziom biznesów, pozbawianie ich możliwości uczciwego zarobkowania, prowadzenia przedsiębiorstwa, pozyskiwania środków na godne życie itd. Agresja w doktrynie libertariańskiej Rothbarda i czynniki wyłączające odpowiedzialność. Po własności, prawie naturalnym i samoposiadaniu, agresja i przeciwdziałająca jej zasada nieagresji stanowi podstawowe pojęcie w systemie normatywnym proponowanym przez Maria Newtona Rothbarda. Po zasadach samoposiadania każdy jest jedynym właścicielem swojego ciała oraz pierwotnego objęcia, zawłaszczenia, objaśniającej podstawową zasadę obejmowania własności dóbr w posiadanie, którą można skrócić do kto pierwszy, ten lepszy. Zasada nieagresji stanowi ukoronowanie modelu prawnego, jaki proponuje nam Rothbard, jak pisze on w Etyce Wolności. Każdego, kto dokonuje agresji na inną osobę lub na wytworzoną przez nią własność, można zdefiniować jako agresora, przestępcę. Przestępcą jest każdy, kto inicjuje używanie przemocy wobec drugiego człowieka lub przymusu i jego własności. Każdy, kto używa przymusowych środków politycznych do nabywania dóbr i usług. Aplikacja tej definicji nie sprawia problemów w życiu codziennym. W sposób oczywisty widzimy niesprawiedliwość sytuacji takich jak kradzież, popicie czy morderstwo. Stanowią one tak oczywiste, ewidentne czyny naruszenia własności ciała i mienia, że trudno jest znaleźć osobę, która w jakiś sposób uzasadniałaby czy usprawiedliwiała popełnienie takich, a nie innych czynów. Agresją w takim rozumieniu jest czyn przemocy fizycznej, mierzalnej, policzalnej, widocznej, który z racji swojej istoty narusza prawo własności osób trzecich. Nie jest jednak agresją w takim rozumieniu na przykład same wygłoszenie jakiegoś poglądu, o ile nie jest to bezpośrednia, realna i rzeczywista groźba użycia przemocy, zapowiedź czy szantaż.
Same słowa nie stanowią naruszenia własności. Odpowiedzialność z tytułu agresji ma charakter odpowiedzialności obiektywnej, niezależnej od winy. Dość zauważyć jednak, że definicja ta może nie pomóc hipotetycznemu sędziemu w społeczeństwie prawa prywatnego, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy zarażenie patogenem stanowi agresję w rozumieniu libertariańskim. Do odpowiedzi na te pytania potrzeba czegoś znacznie więcej. Wyżej wspomniana definicja agresji nie stanowi jednak całości poglądów Rothbarda na tę kwestię. Stanowi ona podstawową definicję, jest ona jednak w dalszych pracach uzupełniana o szczegółowe rozważania tyczące się m.in. procedury dochodzenia sprawiedliwości, restytucji mienia itd. Szczególnie istotne z wspomnianej wyżej perspektywy są jego przemyślenia dotyczące zasad odpowiedzialności zawarte w pracy prawa własności i zanieczyszczenie powietrza. Traktat ten tyczące się kwestii związanych raczej z tym, co w polskim prawie cywilnym rozumiane jest jako immisja, naruszenie własności i prawa użytkowania gruntu poprzez szkodliwe oddziaływanie, poprzez wydzielanie pewnych rzeczy wychodzących poza obręb naszej działki, naszej posesji, przede wszystkim, choć nie wyłącznie, bezpośrednich sąsiadów. Immisja może obejmować na przykład emisję dźwięków, o wysokiej częstotliwości lub o wysokim natężeniu decybeli, bardzo głośnych, które zakłócają czyjś mir domowy, czyjś spokój odpoczynku, emisję gazów i szkodliwego dymu z kominów czy z paleniska, pieca, który zatruwa powietrze, zanieczyszcza obraz widziany i innych tego typu. W pracy tej Rothbard podnosi kilka zagadnień, które uzupełniają podstawową definicję, uszczegółowiając tym samym rozważania na potrzeby bardziej skomplikowanych stanów faktycznych. Zasady, na które wskazuje Rothbard w sposób logiczny, wynikają z zasady nieagresji. Nie stanowi jednak konieczności powoływanie się na nie w przypadkach oczywistych. 1. Konieczność udowodnienia ponad wszelką wątpliwość i związek przyczynowo-skutkowy. By podciągnąć kogokolwiek do odpowiedzialności, powód musi przedstawić dowody popierające jego oskarżenie. Dowody te muszą udowadniać winę oskarżonego ponad wszelką wątpliwość. Nie wystarczy zwyczajne uprawdopodobnienie, czy liczbowo większość dowodów. Sama obecność przekonującego dowodu przeciw oskarżeniu, który to dowód nie został przekonywująco odparty przez powoda innym dowodem, stanowi podstawę do wątpienia w winę oskarżonego. Sama obecność na przykład procentowej zależności bez udowodnienia bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, który wynika z agresji, też nie stanowi dowodu wystarczającego do pociągnięcia oskarżonego do odpowiedzialności. Przyczynowość ta ma być możliwie bliska zdroworozsądkowemu sposobowi rozumowania przyczyny i skutku, w sposób zbliżony do stwierdzenia A uderzył B. Jak pisze Rothbard, by stwierdzić, czy ktoś jest odpowiedzialny i winny popełnionego czynu, przyczynowość aktu agresji prowadzącego do krzywdy musi przejść surowe badania dowodu ponad wszelką wątpliwość. Przeczucie, domniemanie, prawdopodobieństwo, korelacja czy zwykła szansa nie wystarczają. W ostatnich latach powszechnie stosowano statystyczną współzależność, ale ponieważ nie określa ona przyczynowości, to z pewnością nie spełnia surowych wymagań prawnego dowodu winy bądź wyrządzonej szkody. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, a nie w oparciu o znane nam przypadki z przeszłości. Przykładem, do jakiego stosuje to rozumowanie, jest przyczynianie się palenia papierosów do raka płuc. Nie zawsze osoby palące chorują na raka płuc, nie każdy zaś przypadek raka płuc można też powiązać z paleniem tytoniu. Korelacja nie oznacza kauzacji. 2. Zasada de minimis. Nie każdego rodzaju wpływ czy interakcja z cudzą własnością stanowi agresję. Można wyróżnić szereg tego typu działań, takich jak emisja fal dźwiękowych, promieniowanie elektromagnetyczne, kurz, spaliny, które nie stanowią w każdym przypadku naruszenia własności ciała i mienia. Są one bowiem często niematerialne albo nienamacalne, albo występują w natężeniu, stężeniu niewyczuwalnym lub niedolegliwym, nieszkodliwym. Istnieje bowiem granica, poniżej której emisje te związane z powszechnym wykorzystaniem różnego rodzaju technologii nie powodują większej szkody dla właściciela i nie umożliwiają korzystanie z
własności, przez co nie stanowią one agresji. Ich natężenie jednak w pewnych przypadkach może przekraczać granice agresji i podlegać odpowiedzialności. Granice te mogą jednak zależeć od środowiska, w jakim zachodzi ich emisja. Inne standardy zanieczyszczenia przyjęte będą na przykład w mieście, a inne na wsi, inne na pustyni, a inne w tundrze, tajdze, w dżungli czy innego rodzaju scenerii. 3. Zgoda właściciela dobra. Volenti non fit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Właściwy ciężar ryzyka. W pewnych przypadkach naruszenie własności ciała czy mienia nie stanowi czynu agresji. Uczynione zostało bowiem za zgodą właściciela, na jego własne życzenie, na jego własny rachunek, odpowiedzialność. Doskonałym przykładem takiego przypadku jest zgodny z zasadami sportowymi mecz bokserski. Zgoda taka wyrażona może być tak bezpośrednio i wyraźnie, jak i w sposób dorozumiany, poprzez przystąpienie do pewnej czynności. Sam fakt jednak życia społecznego zakłada przyjęcie pewnego ryzyka, związanego z podstawowymi funkcjami wolnorynkowego i szanującego własność społeczeństwa. Ryzyko występuje zawsze i wszędzie i żyjąc automatycznie, bez podpisywania jakichś umów, godzimy się na jego podejmowanie, na partycypację, na równych zasadach. Bez przyjęcia takiego ryzyka życie społeczne byłoby niemożliwe i każda osoba powinna pewien jego zakres zakładać z góry, a priorycznie. Przykładami może być tutaj m.in. życie w mieście i związane z tym problemy z jakością powietrza lub z ruchem ulicznym, gdzie można zostać na przykład potrąconym przez samochód, jeżeli się nie uważa na drodze. 4. Kwestia czynników i procesów naturalnych. Nie wszystkie niekorzystne rzeczy, jakie dzieją się w świecie, są czynami agresji, czy są wręcz w jakikolwiek sposób powiązane z działalnością człowieka samego w sobie. Istnieje szereg zdarzeń, za które nie można przypisać odpowiedzialności nikomu. Za przykład takiego działania Rothbard wskazuje cuchnące bagno, naturalny przepływ wód powierzchniowych, działalność zwierząt, czy erupcja wulkanu Świętej Heleny. To są czynniki naturalne, zjawiska atmosferyczne czy zmiany klimatyczne. Takie działania nie stanowią czynu agresji w rozumieniu libertariańskim. Nie mają żadnego prowodyra, adresata, a wobec takich działań należy zachować należytą pokorę. Etyka libertariańska stosowana być może bowiem tylko i wyłącznie w stosunku do relacji międzyludzkich, międzypodmiotowych, pomiędzy istotami myślącymi, rozumnymi, samoświadomymi i samoposiadającymi się poprzez władztwo nad swoim ciałem i świadome jego wykorzystanie, jego członków. Relacje między człowiekiem a naturą, poza zasadą pierwotnego objęcia, pozostają poza jej zakresem. Podsumowując rozważania, warto wrócić do wspomnianego przykładu A uderzył B. Celem zastosowania powyższych zasad i zauważenia, jak stosują się one też do podstawowych problemów i w sposób harmonijny się z nimi łączą. Choć nie jest konieczne do analizy tak oczywistego kazusu, ich zastosowanie, aplikacja ich pokazuje, jak wiele założeń praktycznych przyjmowanych jest implicite podczas opisu relacji międzyludzkich przez libertarian i że rezygnacja z nich jest niemożliwa, choć ze względu na zasadę ekonomiki myślenia się o nich nie wspomina. Oczywiste bowiem nie wymaga wspomnienia. W danym przypadku mamy więc do czynienia z agresją ze strony A wobec B ze względu na użycie przemocy przeciw B. Jednocześnie akt ten nie stanowi z przyczyn oczywistych proces naturalny, wolny od człowieka. Został zainicjowany z premedytacją. Można domniemywać też, że zgoda na uderzenie nie została wyrażona w sposób wyraźny bądź dorozumiany, zaś ryzyko z tym związane jest nie do przyjęcia w wolnym społeczeństwie szanującym własność prywatną, w tym własność ciała. Agresja stanowi bowiem jego zaprzeczenie. Na pewno nie wchodzi tutaj zasada de minimis. Naturalne funkcje ciała zostały w sposób siłowy zaburzone, ograniczone i musi być ocenione negatywnie. Posiadając taką bazę teoretyczną, możliwe jest przystąpienie do odpowiedzi na wyżej wymienione zagadnienie. Czy zarażenie patogenem jest agresją?
Zarażenie patogenem jako agresja rozważane jest przez autorów libertariańskich od dawna. Rzadko jednak pojawia się pewna argumentacja odnosząca się do kwestii wyżej wymienionych. Odpowiadając na to pytanie, należy zastanowić się, które z wyżej wymienionych zastrzeżeń w sposób najpełniejszy odnosić się będzie do kwestii roznoszenia patogenu, czynnika naturalnego, którego działanie i zaistnienie samo w sobie jest niezależne od ludzkiej woli, bo istnieje w naturze, w przyrodzie, na przykład w powietrzu czy na ciele zwierząt. Zagadnienie czwarte. Analizując masowe rozprzestrzenianie się patogenu, należy przyjąć, że jako proces naturalny wirus sam w sobie jest siłą, która nie może być do końca kontrolowana przez ludzi. Może być stopniowo okiełznana przez antybiotyki, przez szczepionki i tak dalej, profilaktykę. W większości przypadków zaś nie zależy od woli ludzi, jego rozprzestrzenianie się nie jest związane z czynami ludzi stanowiącymi agresję w rozumieniu libertariańskim, bo samo przemieszczanie się, czy podróżowanie, czy przebywanie z kimś w pomieszczeniu nie może być jeszcze uznane samo w sobie za agresję. Samo rozprzestrzenianie się patogenu możliwe jest też dzięki przyjęciu przez ludzi pewnego ryzyka życia w społeczeństwie, zagadnienie trzecie. Gdyby ludzie nie zgadzali się na przyjęcie owego ryzyka, nie tworzyliby społeczeństwa. Żyliby jak zatomizowane jednostki na uboczu, gdzieś w odosobnieniu, w samotności. Swoje relacje ograniczaliby do mniejszych grup, bądź realizowaliby je jednostkowo, jak pustelnicy, asceci. Współpraca społeczna, także w kontekście ekonomicznym, na skali wartości ludzi jest wyżej ceniona od wymian autystycznych w odosobnieniu z samą naturą. W jakie ludzie angażowaliby się, gdyby nie chcieli realizować swoich potrzeb w społeczeństwie? Tak więc należy sam fakt angażowania się w relacje społeczne uznać za przyjęcie ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych i uznać to za zasadę ogólną, która każda próba uznania zakażenia za agresję w rozumieniu libertariańskim wynikającą z czynów człowieka musi zacząć się w takim kontekście od odrzucenia, że w konkretnym przypadku zakażenie jest normalnym ryzykiem społecznym albo jest ono siłą natury. Warto zobrazować te ewentualne próby z przypadkami, które obrazowałby okoliczności zarażenia. Przypadki zarażenia mogą się bowiem różnić od siebie i warto to wyszczególnić. Dyskusja nad konkretnymi przykładami upraszcza też przeprowadzenie rozważań. Rozważmy więc w formie eksperymentu 6 różnych przypadków, różniących się m.in. umyślnością oraz wiedzą na temat bycia roznosicielem choroby. Przyjmuję, że choroba roznoszona jest drogą kropelkową i do jej przeniesienia konieczny jest bliski kontakt, minimum 2 metry odległości A od B, a osoby A i B przebywają ze sobą dobrowolnie, nie zaś pod przymusem. Możemy też określić ze 100% pewnością pochodzenie patogenu. 1. A przechodzi w miejscu publicznym obok B. Po 10 dniach okazuje się, że B jest chory. A zaś w tym okresie roznosił chorobę zakaźną. 2. A przebywa z B w jednym pomieszczeniu. Po 10 dniach okazuje się, że B jest chory, A zaś przeniósł patogen. A nie wiedział o chorobie, chorobę przeszedł bezobjawowo. 3. A podejrzewa u siebie chorobę zakaźną, nie jest jednak tego pewien. Przebywa w pomieszczeniu z B, po 10 dniach B choruje na chorobę zakaźną. 4. A wiedząc, że jest roznosicielem choroby, przebywa w pokoju z B. Po 10 dniach B choruje na chorobę zakaźną. 5. A intencjonalnie kicha na B, wiedząc o swojej chorobie zakaźnej. Po 10 dniach B choruje na chorobę zakaźną. 6. A wrzucił bombę biologiczną z chorobą zakaźną do pokoju z B i szeregiem innych ludzi. Bomba wybucha, doprowadzając do późniejszej choroby zakaźnej B oraz innych osób. Już na pierwszy rzut oka widać, że przykłady 5 i 6 stanowią jaskrawy przykład agresji zamierzonej, celowej, z premedytacją, a wykazał się intencją. W przypadku 6 przeprowadził także zaawansowane przygotowania celem dokonania ataku bezpośredniego. Roznoszenie patogenu w danym przypadku konkretnym nie jest związane tak z procesami naturalnymi, co z wolą danej osoby. W przypadku 5 kichnięcie może wiązać się z naniesieniem drobinek śliny i patogenów. Tak więc związek przyczynowo-skutkowy jest oczywisty, nie ulega wątpliwości. Nie stanowi to też ryzyka koniecznego do przyjęcia w wolnym społeczeństwie. Jest zupełnie dodatkowe. Podobnie przypadek pierwszy stanowi swoistą skrajność. Bardzo trudno jest udowodnić związek przyczynowo-skutkowy. Zwłaszcza żyjąc w wielotysięcznym mieście,
na przykład stolicy, gdzie takie dochodzenie jest niemożliwe do przeprowadzenia, bo codziennie mijamy setki, tysiące osób, na przykład w ruchliwym centrum, w drodze do pracy lub szkoły. Nawet przy przyjęciu, że w danym okresie tylko A przeszedł obok B, wywołanie choroby B nie jest agresją w rozumieniu libertariańskim i stanowi normalne, codzienne ryzyko związane z interakcjami społecznymi, na które musimy być tak czy inaczej przygotowani, żyjąc na co dzień. Większą uwagę należy poświęcić przykładom 2, 3 i 4. Stanowią one pośrednie przykłady, umiarkowane, jednocześnie pod kątem empirycznym najbardziej interesujące ze względu na ich stosunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia w obecnej sytuacji pandemicznej. Przyjmując libertariańską zasadę odpowiedzialności obiektywnej, niezależnej od winy, można by na początku przyjąć, że A w każdym z tych przypadków jest winny zarażenia B. Widzimy bowiem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zarażeniem się B a obecnością A w jednym pomieszczeniu, pokoju. Problem leży jednak w tym, że w przypadku drugim trudno mówić o czynie. Trudno uznać samą obecność, bytność, egzystencję w pokoju za agresję na B. Jest to codzienne, normalne zachowanie, którego ewentualne ryzyko zakażenia można uznać za element ogólnego ryzyka życia w społeczeństwie. Podobnie w przypadku trzecim sam fakt podejrzewania u siebie choroby zakaźnej nie stanowi jeszcze jednoznacznego dowodu pewności zachorowania na nią, nie stanowi wyniku testów PCR lub jakichkolwiek innych. Tak samo tyczą się tu zastrzeżenia o ryzyku oraz procesach naturalnych niezwiązanych z wolą człowieka. Najtrudniejszym przypadkiem zdaje się być przypadek czwarty, co do którego bardzo trudno podać jednoznaczną opinię. Ocena przypadków podobnych powinna być przeprowadzana mając tu na uwadze kwestię tego, czy występuje tutaj zgoda B, dorozumiana bądź wyrażona w sposób jasny, na przebywanie z osobą chorą. W niektórych przypadkach można rozpoznać na podstawie objawów występowanie choroby zakaźnej bądź roznoszącą chorobę. Poinformowanie B i zapytanie o chęć dalszej interakcji jest zdecydowanie najlepszym postępowaniem, zwłaszcza jeżeli chce zachować z B dobre relacje później. Jest to jednak zachowanie wykraczające poza ściśle rozumianą doktrynę libertariańską. Na przykład osoba B mogłaby chcieć zajmować się A, pomagać jej, pielęgnować, doglądać, w jakiś sposób leczyć i sam fakt, że dobrowolnie przebywa w jego otoczeniu, może doprowadzić do zakażenia, ale wedle woli. Poruszając się jednak na polu etyki libertariańskiej, należy zauważyć, że B, nawet nie wiedząc, czy A jest chory bądź roznosi chorobę, ponosi normalne ryzyko kontaktu międzyludzkiego, które to naraża go na chorobę. Ryzyko to jest takie same dla A bez względu na to, czy B wie o swoim stanie zdrowia. Tak w przypadku 1, 2, 3 czy 4 nie jest to też ryzyko, które wykracza szczególnie ponad częste zachowania społeczne. Choroba zakaźna może zostać złapana nie tylko od osób, co do których mamy pewność stuprocentową, że są zarażone. Jednocześnie trudno doszukać się w działaniu A zachowań stanowiących agresję w rozumieniu libertariańskim. Nie leży na nim obowiązek informowania B o tym, czy jest zarażony, czy nie. Taki obowiązek stanowiłby uprawnienie pozytywne do domagania się konkretnego działania, nie do harmonizacji z systemem zasad libertariańskich opartych o uprawnienia negatywne. Poza tym wedle panującego prawa unijnego współcześnie, informacja o stanie zdrowia czy informacja o zaszczepieniu się jest daną poufną, daną osobistą, daną osobową, należącą do RODO i nie ma obowiązku nikt nas z tego legitymować, nie mamy obowiązku jego podawać. Możliwe jest oczywiście argumentowanie, że odpowiedzialność A leży w wyborze kontaktowania się ze świadomością bycia chorym, co naraża innych na szwank, wina nieumyślna. Jeżeli odpowiedzialność ma być realizowana w zgodzie z ideą libertariańską, czyli w sposób obiektywny, niezależny od intencji czy zawinienia, A popełniłby czyn agresji wobec B także w przypadku 1, 2 oraz 3. W każdych z tych przypadków da się wskazać bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między zarażeniem a działaniem A. Nie w każdym przypadku A wiedział o tym, że był chory albo roznosił patogen. Skoro w danych przypadkach trudno wskazać, aby sam fakt zarażenia stanowił przesłankę wprowadzającą odpowiedzialność A, wiedza o zarażeniu czy prawdopodobieństwie zarażenia w warunkach niezmienionych nie wpływa na tą odpowiedzialność, tym bardziej, że nie zawsze sam kontakt z osobą zarażoną musi oznaczać zarażenie.
Ryzyko wyżej wspomniane można jednak ograniczać w sposób kontraktowy. Klauzule umowne, ustalanie zasad panujących na nieruchomości. Można też od niego się ubezpieczyć z pewnych umów, zaś wynikać może dorozumiany obowiązek zachowania podstawowej ostrożności przy wykonywaniu kontaktu. Odwołując się do przykładu tyfusowej Mary, podanego przez Waltera Blocka, a który wykazuje dużą zbieżność z tymi rozważaniami, należy przypomnieć, że w jej przypadku podstawą zarażenia była wykonywana na podstawie umowy praca domowa. Nie jest to więc wprost przykład związany ze stykaniem się ludzi w przestrzeni publicznej. Należy więc w analogicznym przypadku rozważyć odpowiedzialność takiej osoby za zarażenie chorobą zakaźną, nie z tytułu agresji wynikającej z popełnienia czynu agresji, sensu stricte, a złamania umowy. Tak samo jak wskazuje Rothbard, bilet do kina nie pozwala na krzyczenie w czasie seansu. Świadomość zarażenia tyfusem, choćby bezobjawowo, jest czynnikiem uniemożliwiającym wykonanie umowy z przyczyn zdroworozsądkowych. Taka umowa jest w sposób oczywisty wykonywana, skonstruowana źle. Wykonywanie takiej umowy i konsekwentnie zarażenie osób trzecich stanowi swoiste oszustwo, fraud, bądź niewłaściwe wykonanie umowy. Nie należy więc stosować prostej analogii w przypadku, gdzie występuje kwestia uprzedniego kontraktu, umowy i pewnych zobowiązań do staranności o strony, a zwłaszcza pewnych minimalnych standardów higienicznych związanych choćby ze świadomością roznoszenia chorób zakaźnych. Konkludując, należy zauważyć, że nasze rozważania przyjmują 100% skuteczność zakażenia, co jest pewnym uproszczeniem. Nie zawsze bowiem tak się dzieje. Nie każde zakażenie też powoduje objawowe, wywołujące szkody, przechodzenie choroby zakaźnej, więc nie zawsze jest gra warta świeczki tego przerażenia i strachu. Jeszcze inny zaś odsetek osób nie zakazi się w jakikolwiek sposób ze względu na prawidłowo funkcjonującą odporność. To jest loteria. Świadomość tego faktu, choć nie uderza bezpośrednio w model teoretyczny, powinna przypominać o tym, że rozwiązując bezpośrednie sprawy, hipotetyczny sędzia libertariański będzie musiał wziąć i taką kwestię pod uwagę. Podsumowanie. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, należy stwierdzić, że w większości zdecydowanej przypadków zakażenie chorobą zakaźną nie stanowi naruszenia zasad własności, nie stanowi agresji. Roznoszenie chorób zakaźnych co do zasady związane jest z działalnością czynników naturalnych, na które ludzkość jeszcze nie ma całkowitego wpływu i nie wiadomo, czy kiedykolwiek miała będzie. Trudno więc obarczać w zwyczajnych przypadkach odpowiedzialnością ludzi za coś, co nie może być rozpatrywane w kategorii czynu agresywnego. Podobnie samo życie w społeczeństwie stanowi pewnego rodzaju codzienne ryzyko. Wbrew wielu głosom pojawiającym się w przestrzeni publicznej, to nie człowiek stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, nie jest zarażającym mordercą ze względu na roznoszenie choroby, tylko właśnie społeczeństwo dla człowieka. Do rozwoju część patogenów potrzebuje dużą liczbę żywicieli jako pasożyt, którzy pozwolą mu na rozwój i zakażenie następnych ludzi, nosicieli. W takim rozumieniu należy uznać spośród wymienionych wcześniej stanowisk, że odpowiedź na problem autorstwa Hansa Hermana Hoppego zbliża się najmocniej do odpowiedzi przedstawionej w tekście. Z tą różnicą, że Hoppe nie uwzględnia bardzo istotnej kwestii, jaką jest problem czynników natury, która choć może nie tyle modyfikuje ostateczny wynik, co przypomina nam o istnieniu sił, z którymi walczyć czasem się nie da i wynikającą nawet nie tyle z ryzyka związanego z życiem społecznym, ale są wynikiem ryzyka związanego z życiem jako takim w ogóle. Życie zawsze zawiera jakieś ryzyko, które podejmujemy, które można zminimalizować, m.in. rozwojem wiedzy, kapitału i tym podobnych, ale nie uwolnimy się od niego nigdy całkowicie, w 100%. Podobne problemy mogą istnieć tak w systemie prawa prywatnego, jak i w systemie etatystycznym współczesnym, z czym się przecież borykamy obecnie. Libertarianizm nie jest utopią, która magicznie, w sposób cudowny, rozwiąże zawsze wszystkie problemy całkowicie. I problem zagrożenia ze strony natury należy do jednego z nich. Dodatkowo Hoppe uwzględnia czasem, że choroba zakaźna i świadomość zarażenia może uniemożliwiać wykonywanie pewnych umów. Wykonywanie zaś ich w czasie owej choroby może być już rozpatrywane w kategorii agresji, jako oszustwa czy niewykonania umowy. W przypadku zaś ewentualnego zaistnienia wątpliwości, umowy mogą być precyzowane o klauzulę umowy,
umowne, określające wprost dodatkowe obowiązki sanitarne stron w razie zagrożenia. Nie jest więc tak, jak pisze blog, że mamy do czynienia z kwestią kontinuum, które należy badać od przypadku do przypadku, choć należy zgodzić się z nim co do konieczności ostrożnego badania problemów, jakie pojawiają się przed libertarianami. Zawsze można zgodzić się jednak z myślą, że od rozwiązywania tego typu problemów państwo powinno trzymać się jak najdalej. Bardzo dziękuję.